przytyłaś. No taki mały żarcik. No w tej sukience wyglądasz jak moja babcia. A czy ty już nosisz staniczek? No teraz jak dostaniesz awans, to już pewnie nie będziesz nas poznawać na ulicy. Twoja córka jest tak niezdarna jak ty będąc nastolatką. No co ty, nie znasz się na żartach? A zatem wita was dzisiaj Kasia i Karolina Niesfogne Kulewny i tytuł dzisiejszego podcastu brzmi Misio nisio, czyli o żaktach, które sprawiają, że chce nam się płakać. Dobra, startujemy z dziesiątki. Dlaczego wegetarianki nie krzyczą podczas swojego orgazmu? Bo boją się przyznać, że wielki kawał mięcha może sprawić taką radość. Doskonałe. Granice kobiecej wolności wyznacza ilość programów w zmywarce. Absolutnie świetne. Kobiety trzeba trzymać krótko. Maksymalnie do rana. To już wszystko jasne. I o co chodzi z takimi żartami? Czy z skoro śmiech to zdrowie, to znaczy, że wszystko wolno? Czy mamy obowiązek podzielać czyjeś poczucie humoru? I właściwie co nas śmieszy i dlaczego? Bo śmiech może jest tak, że może być zarówno zdrowy, jak i niezdrowy. O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Właściwie co nas śmieszy, bo jeden polski reżyser, na pytanie, co go śmieszy, odpowiedział: No, mnie to śmieszy, jak stara baba walnie dupą o podłogę. Więc gusty są różne, i w tym momencie przypominają się to wiesz, wszystkie czarno-białe komedie, kiedy postacie ślizgały się na skórkach od banana, dostawały w twarz tortem. Zwróćmy uwagę, że salwy śmiechu w widowni powodowały takie sytuacje, w których z dużym tak naprawdę prawdopodobieństwem, jak się temu przyjrzeć, moglibyśmy przypuszczać, że były to sytuacje dla naszych bohaterów bolesne. Bo na przykład dzwon, upokarzające. Często upokarzające, ale w ogóle dzwon ze ścianą, ja myślę, że bardzo boli. Tym zjawiskiem zajmował się już na przykład właśnie. Arystoteles w poetyce, on zauważył, że warunkiem śmiechu czy komizmu jest wytworzenie pewnego dystansu. Co to znaczy? To oznacza, że te sytuacje rodem z kreskówek, na przykład wspomniane, przestają nas śmieszyć, gdy sobie uświadomimy, że powiedzmy dzwon ze ścianą jest okrutnie bolesny, że to boli, czyli że warunkiem jest pewnego rodzaju ustępienie empatii. Mhm. Mm dla mnie zawsze ciekawe jest śledzenie, co śmieszyło ludzi, powiem Ci szczerze. I ostatnio sobie wróciłam do takiego średniowiecznego poematu Gagantua i Pentaguel, Bardzo, no, z klasyk. To jest głównie o tym, żeby się nażreć, wysrać. I, i ten, wiecie, ten dowcip jest tak niezwykle kakczemny, że wyobrażałam sobie tych średniowiecznych mnichów, którzy to czytali, no bo kto umiał wtedy czytać i pisać. Garstka ludzi, czyli elity. I to śmieszyło elity jednocześnie, więc tak, tak swoją drogą dosyć, dosyć ciekawy temat. To były takie żarty, które pokazywały ich w sytuacji, kiedy zrzucali gorset. I zobacz, i podążając tym tropem, było też takie słynne dzieło XVIII-wieczne, wydane jako traktat. I to się nazywało, uważaj, Sztuka Pierdzenia. Mm, klasyk! Tak! Pierdoma Nicola. Nie wiem, USU, jak to się czyta. No i tam czytamy, że gaz, bąk, pryk, czy pierdzenie, wszystkie te określenia określają ten sam czyn, który jednak rzadko stanowi przedmiot gruntownych analiz. Ponadto ten czyn najczęściej łączy się właśnie ze śmiechem. No bo przecież wszyscy ten czyn popełniają, ale niekoniecznie zadają sobie pytanie, czy aby poprawnie. No więc okazuje się, że wydawałoby się pospolita kwestia zostaje tutaj podniesiona do rangi kursztownej sztuki. Na czym tu polega humor? Na tym, że no bzdura i to nawet taka, powiedziałabym, natury dość pospolitej zostaje właśnie podniesiona do rangi tematu godnego nauki. Tak? I na, tym, na tym polega komizm, że coś błahego zostaje rozpatrywane jako niezwykle kunsztowna sztuka wymagająca jakiejś analizy i dogłębnego namysłu. No i ta prześmiewcza lektura do końca XVIII wieku rozśmieszała tłumy, ha, 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 Ale myślę, że też to była taka możliwość, poprzez ten śmiech, poprzez dowcip, porozmawiania i poruszenia takich tematów tabu, Poruszenia tematów, o których nie można było rozmawiać, trochę wyzbycia się konwenansu, zrzucenia gorsetu, czyli myślę, że przez ten dowcip, przez humor można było poruszyć, zbadać jakieś tematy i uzyskać jakieś informacje, o czy inni mają tak samo jak ja. Albo w ogóle dowiedzieć się, że król też piedzi. Dokładnie, ale zbadać tematy, czyli że każda dupa taka sama. <grym> Ukradłaś mi błędę. Temat dupy i pierdzenia jest y, niezwykle owocny w szybkie błędy. Ale jeśli się o nim nie rozmawia, no to coraz bardziej cię korci i szukasz wszelkich sposobów porozmawiania, poruszenia tego tematu, nawet poprzez dowcip. Z tego, co powiedziałaś, wynika takie pytanie, w zasadzie je zadałaś, jaką funkcję spełnia dowcip? Właściwie, mhm. właściwie po co to jest? Bo ja zaczęłam od strony gust. Tu pewnych dowcipów i, i tego, co nas śmieszy, ale od tego gładko przechodzimy do pytania, właściwie po co to robimy? Mhm. Bo odpowiedź, żeby się pośmiać, no to to jest dopiero początek. Żeby się dobrze pobawić, można odpowiedzieć najbardziej banalnie, no ale taka. myślę, że masz tutaj drugie dno. Mam. Uważam, że dowcipy mogą pełnić pewne funkcje i przyjrzyjmy się tutaj kilku. Pamiętasz, pewien nasz kolega, aktor, nazwijmy go Zenon. Zenon kiedyś podczas mocno zakapianej imprezy wziął pokątnie telefony od swoich kolegów i powysyłał z nich hamskie, seksualne propozycje do reżyserek, reżyserek castingów. No, po prostu telefony aż się rozgrzały od intensywności takiej akcji. No, wiadomości poszły z numerów kolegów. I gdy sprawa wyszła na jaw, powiedział tylko ha, 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 na tak się nie znasz. I tu się robi niebezpiecznie dla mnie, bo na początku zaczęłaś temat od o gustach, możemy powiedzieć, o gustach się nie dyskutuje, ale żart i dowcip jest po to, żeby fajnie się pobawić, żeby oderwać się od życia codziennego, rozładować napięcie. A tu pojawia się kolejny problem. Żart może być przemocą. Właśnie, bo oczywiście żaden z kolegów nie miał ochoty wyjść na pozbawionego poczucia humoru i pozbawionego dystansu do siebie, więc kolega Zenon od żadnego z kolegów nie dostał w mordę. Choć koledzy byli załatwieni, bo te reżyserki już na wszelki wypadek nigdy nie odbierały od nich telefonów, a nawet jeżeli któraś oficjalnie dała się przeprosić i wyjaśnić sobie sytuację, no to wiesz jak jest. Na wszelki wypadek, tak naprawdę to ona nie ma pewności, jak było, czy wiadomość, która brzmiała, chciałbym cię sponiewierać jak burą sukę, kto tak naprawdę był autorem tej wiadomości. Na wszelki wypadek wolała omijać człowieka, który był właścicielem tego telefonu z daleka. Pod płaszczykiem uśmiechu, dobrej zabawy, ile krzywdy. Może kogoś spotkać, tak samo jest y, chociażby na forach internetowych czy w mediach społecznościowych. Możesz po kimś pojechać, możesz, y, wiesz, go zrostować. To jest, myślę, takie dobre słowo dzisiaj. Roast. Tak, dokładnie. No przecież to są tylko żarty. No nie wiem, nabierz trochę dystansu do siebie, nie bądź już taka sztywna, wiesz, wyluzuj się. I to jest dla mnie bardzo cienka granica, gdzie jest agresja i przemoc w stosunku do kogoś, a poczucie humoru i dowcip. Dokładnie, nie? No, bo właśnie Zenon wspomniany zaszkodził swoim konkurentom. To byli aktorzy, którzy startowali w tych samych castingach. A że to zrobił pod pozorem żartu, to uniknął konsekwencji z tego faktu. I z tego co wiemy, wszystkie jego zęby pozostają na miejscu. I to oczywiście jest jedna ze słynniejszych gier analizy transakcyjnej, czyli znowu wspomniany przeze mnie już kiedyś Eric Berg Games People Play w Co grają ludzie. Co się nazywa graf spryt. To polega na tym, że dajesz sobie prawo do zachowań, które przynoszą innym realną szkodę, ale nie masz ochoty wziąć za to odpowiedzialności. Czyli najczęściej, gdy przychodzi do skonfrontowania cię z efektami takich występów gościnnych, no to słyszymy: no co ty, nie znasz się na żartach. I że? właściwie uchodzić to na sucho. Tu mamy do czynienia z przemocą, ale tak naprawdę odbiorca tego żartu, który w tej sytuacji jest ofiarą, został źle potraktowany, dostaje taki zarzut: na no co ty jesteś taki drętwy, weź się wyluzuj. I dla mnie problem. Tak, a ta po... osoba poniosła realną szkodę. I jeszcze myślę tutaj cięższym kalibrem problemu i tematu są sytuacje, kiedy żartuje z nas, na przykład rodzina. Czy partner, mąż, czy żartujemy z dzieci? Myślę, że wiele z nas miało takie sytuacje w swoim życiu, bądź na przykład byliśmy świadkami takich sytuacji. Jak to jest bardzo wpisane w naszą kulturę, że żartuje się z partnera, o to taki głuptasek, albo z partnerki, o jejku, ona jest taka, taka głupiutka, taka gapcia, albo z dzieci. Sytuacje, kiedy żartujemy z naszych dzieci, ona jest taka fajna, Faj o, faj łapa. No przecież to takie niewinne słowo. To Taki... nawet takie pieszczotliwe faj łapcia, nie? A dziewczynce po takim... ciapa będą się plątać nóżki już do końca życia. Ona to jest taka ciapa, tak właśnie dokładnie potyka się o swoje nogi. I to też są takie niewinne żarty, a tak naprawdę to są sytuacje, kiedy zawstydza się swoje dzieci, zawstydza się swoich partnerów, i dla mnie to też jest sytuacja, że to jest agresja, no bo po co umniejszamy swojego partnera czy swoje dziecko w obecności świadków? Tak i, i właściwie można powiedzieć, no ale trzeba mieć do siebie dystans. Tylko, że jeżeli rodzic żartuje z dziecka, to trudno powiedzieć, że są na pozycji równych partnerów, bo dziecko nie ma prawa odpowiedzieć żartem podobnego kalibru. Bo na przykład mamusia taka brzydka, Albo mamusia taka głupiutka. Co by się stało, gdyby dziecko odpowiedziało takim żartem? Albo mamusia taka hamska. to nie jest sytuacja równowagi. I ja propos tej sytuacji, którą teraz poruszyliśmy, jak i tej wcześniejszej dotyczącej kolegi Aktora. Zobaczcie, to jest niesamowite, że w sytuacji, kiedy stajemy się adresatką hamskiego żartu, słabego żartu, co się dzieje? Bardzo rzadko myślimy o tym, że osoba, która rzuca taki żart, która naszym kosztem chce się poczuć lepiej, która chce się wywyższyć czy nas upokorzyć, to w takiej sytuacji bardzo rzadko myślimy, ta osoba jest toksyczna, z tą osobą jest coś nie tak. My czujemy wstyd i my czujemy się źle. Tak samo w sytuacji, kiedy rodzic na forum na przykład zawstydza w żarcie dziecko. Bardzo często spotykana sytuacja. Moja córka to jest taka syfiara, zobaczcie na jej pokój. No i każdy sobie myśli, o, taki żarcik i tak dalej. Ale trzeba sobie zadać pytanie, jaki rodzic tak się zachowuje i po co? Jaki wiesz, rodzic w sytuacji publicznej upokarza, czy zawstydza swoje dziecko w żarcie? Z takimi żartami na pewno jest coś nie tak? Bo my często się takiego, wiesz, tego się uczymy na zasadzie powtarzania pewnych zachowań, bo właśnie nie zadajemy sobie takiego pytania, czy to jest na pewno okej. Okay, no bo tak nas wychowywano, a jeszcze ktoś nam nie daj Boże wmówił, że właśnie to jest ta lżejsza forma wychowywania, no bo jeszcze wiele osób pamięta, że tą trudniejszą formą wychowawczą był pas wiszący w szafie i którego ojciec godziny mógł użyć, tak? Więc przy tym taki żarcik to małe piwko. Więc my możemy mieć poczucie, że właśnie to jest spoko. Dlatego właśnie też o tym rozmawiamy, żeby żebyśmy się czasem zastanowili, bo to też nie o to chodzi, że, że nie wiem, akurat jeśli chodzi o rodzic, dziecko, no to rzeczywiście dziecko nie ma prawa odpowiedzieć pod podobnym żartem, i to jest pewien problem. A w innych sytuacjach, w których na przykład ktoś żartuje z nas, to oczywiście, że należy mieć dystans do siebie i oczywiście, że należy umieć się z siebie śmiać, jest to niezwykle uwalniające, cudowne uczucie. Tylko, że myślę, że dobry żart to jest taki, który bawi obie strony. Ja też to rozumiem, że mogą być jakieś wzorce wyniesione z domu i nie zawsze osoba, która rzuca chamski żart, zdaje sobie sprawę, że jest w tej sytuacji agresorem. Bo, no bo często tak, nie. rzucam chamski czy słaby żart, wszyscy się śmieją. No to chyba wszystko jest okej. Okay. No no to bo tym, przecież ma mieć poczucie humoru. Oczywiście w tej nie? grze o to chodzi. Ja rzucam żart, jestem lwem salonowym, wszystkich rozbawiłem. No okej, okay. no to o to w tej grze chodziło, ale że są ofiary w ludziach, no to tego już nie dostrzegamy. Bo zobaczmy na przykład taką sytuację. Często w wielu sytuacjach towarzyskich, czy w towarzystwach jest na przykład osoba, z której się żartuje. I ja szczerze mówiąc, w liceum, w podstawówce, bardzo często byłam w sytuacji, że na przykład była osoba taka pocieszna, z której się żartowało. I naprawdę, ja dopiero po latach widzę, że to nie było okej. Okay. Że to, że my się fajnie bawiliśmy, bo nie wiem, ktoś zapomniał plecaka jak zwykle, albo coś tam, nie wiem, odjebał i wszyscy się fajnie bawili, to dla tej osoby koszt tego żartu był bardzo wysoki. Ja dopiero dziś to rozumiem. Tak, bardzo ważne właśnie, żeby być tutaj takim trochę czujnym i uważnym. Ja mam taką swoją, wiesz, to taki osobisty detektor, że jeżeli z kogoś żartuję, a robię to i absolutnie pozwalam też innym żartować z siebie. I nie mam wiesz wpływu na to, jak daleko się posuną. Natomiast wychodzę z założenia, że ja nigdy w żartowaniu z kogoś nie posuwam się dalej niż ta osoba. Uważam, że to ona wyznacza granicę, w której się czuję bezpiecznie. Ale to, o czym mówimy, no to właśnie, mm, i o, o czym wspomnieliśmy, to akurat tu na podstawie relacji rodzic-dziecko i właśnie w sytuacji takiej nierównowagi hierarchicznej. Zobacz. A żarty damsko-męskie i to jeszcze w miejscach pracy? Na przykład... Wpisane bardzo w naszą kulturę, bo tak? to trzeba od tego trzeba zacząć, zanim zaczniemy rzucać wiesz... Seksistowskimi żartami? Oczywiście. Bo najczęściej w... do tego to się spotyka. Oceniać to, trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, na ile to jest w ogóle wpisane w relacje w pracy. Mm -hmm. I zobacz, przykładowo, prezes na spotkaniu mówi do. Prelegentki, która akurat nie wiem, podłącza rzutnik i próbuje się skupić. Ale pani Ania dzisiaj ładnie wygląda i że ta spódniczka to jest taka, że nie będzie się mógł skupić na jej wystąpieniu. No i teraz, tak, dla mnie to jest oczywiste, że ten żart jest seksistowski, jaka jest jego funkcja, ale to jest bardzo nieoczywiste dla wielu osób i się okazuje, że również nie dla wielu kobiet, które mówią w tym wypadku: No ale przecież to jest komplement. Chyba fajnie być piękną kobietą, która jest komplementowana. Tylko, że ten żart w tym momencie, w miejscu pracy, w sytuacji, w której osoba właśnie ma zacząć wystąpienie, ma na celu ustawienie hierarchii i ma na celu zaakcentowanie, że wartość seksualna kobiety jest ważniejsza niż jej kompetencje. Malutka, ty się tu możesz absolutnie produkować, ale twoje nogi są ważniejsze. Każdy ich teraz tak się zastanowi i zada sobie pytanie, bo ja mam wrażenie, że praktycznie w każdej firmie jest taki śmieszek, czy dowcipny szefuncio, który rzuca właśnie takie żarty i jemu się wydaje, myślę, często, nie wiem, naprawdę zakładam, że ktoś nie robi tego z premedytacją, że to nie jest agresja, że jest taką duszą towarzystwa i wszystkich tak rozbawia i dzięki temu ta atmosfera w pracy jest taka zajebista, że rzucę tekścikiem właśnie o paniani, krótkiej spódniczce albo jakiś niewyszukany żarcik o sekretarce i wszyscy się tak kurwa fajnie bawimy w tej pracy. Popijamy kawkę i sobie żartujemy. To są po prostu jakiś taki styl dowcipny, wpisany, ja mam wrażenie, w, jak w jakąś naszą kulturę pracy. Kiedy jesteś szefem i żartujesz... To też bym zaleca, zalecała pewną czujność, bo może ludzie się śmieją, bo uważają, że, że muszą. Jakie wy macie w ogóle relacje, relacje w pracy? Jakby, drogi, drogi szefie, bądź pewien, że twoje żarty są naprawdę śmieszne. I myślę, że tutaj wchodzi bardzo ważny temat tego, że wzrasta nasza wiedza psychologiczna i ta wiedza jest coraz bardziej powszechna i zarówno osoby, które rzucają niewyszukane żarty, mają szansę zrozumieć, że kogoś mogą skrzywdzić, tak samo szef, któremu się wydaje właśnie, że jest takim lwem salonowym i rozbawia całą swoją firmę, może się zastanowić, jakie są koszty jego żartów. Tak i zobacz Wspomniana hierarchia, czyli pani Ania szykuje się do wystąpienia, szef jej spódniczkę komplementuje i, i tak dalej, i tak dalej. I z dziwnym trafem to dedykuję tym wszystkim osobom, które uważają, że problemu nie ma i nie mamy do siebie dystansu i że przecież miło jest przyjmować komplementy. To robi się dziwnie, kiedy pani Ania się odwróci i na hasło, ale pani dzisiaj ślicznie wygląda, ona odpowie: Dziękuję, pan prezes również dzisiaj śliczniutki. I o co w tym wszystkim chodzi, że właśnie taki szef czy taki przysłowiowy prezes, on rozdaje karty, rzucając takie dowcipy. Dlaczego? Bo on ma władzę, zawstydzając swoich pracowników. Dokładnie o to chodzi. I kiedy właśnie w drugą stronę to ma zadziałać, to się okazuje, że jakoś nie działa. O przyholowałaś, mała. <laughs> uwielbiam serial Friends i jest jeden Chandler, który rzuca żartami jak ktoś więcej rzuca żartami to równowaga w przyrodzie zostanie, zostaje zachwiana i myślę, że tak jest też w tej sytuacji jest prezes, który jest dowcipny który sobie dowcipkuje o krótkich spódniczkach i no nie możesz zawstydzać szefa władza w tej firmie jest oparta na tym że to szef ciebie zawstydza tak. I on jest taki kurwa mądry w tym wszystkim. I oczywiście dziwnym trafem ten prezes, o ile jest heteroseksualny, nie ma tego samego rodzaju żartów do męskich członków zespołu. No do bo męskich. byłoby wtedy dziwnie, nie? Tak, bo, było, bo byłoby wtedy dziwnie. Jakoś na pani Ani jest bardziej skoncentrowany. Ale żeby nie było, że tutaj powiedziałyśmy tak dosyć grubo o tym śmiechu, w stosunku do którego należy mieć pewną czujność, ale wymieniając inne funkcje, jakie śmiech może pełnić, to bardzo ważną taką funkcją jest wytchnienie, dawanie wytchnienia, luzowanie napięcia. I to, uwaga, nawet w najtrudniejszych momentach. I to jest bardzo ciekawe, że wiesz, że znane są przypadki komików, o których wiemy, że zmagają się, lub wybitnych, o których wiemy, że zmagają się, bądź zma, zmagali się latami z ciężką depresją. I to jest przypadek Jimmy Carrey'a, czy wręcz popełniają samobójstwo, jak znany komik i aktor, laureat Oscara Robin Williams dojmujące i okazuje się że miejsce na poczucie humoru jest wszędzie nawet w najtrudniejszym położeniu i słuchaj tu przypomina mi się jeden z najbardziej niezwykłych filmów jakie widziałam w życiu wiesz że kocham ten film życie jest piękne roberta beniniego a propos śmiechu który daje wytchnienie ten film swego czasu był reklamowany jako komedia o holokauście co z pewnością mogło się wydawać przedsięwzięciem nieco ryzykownym Tymczasem, pamiętasz fabułę, historia opowiada o żydowskim ojcu, który wraz z małym synkiem ląduje w obozie koncentracyjnym i mówi do swojego dziecka, że właśnie to wszystko wokół to jest gra. Że ta gra się toczy na punkty, ta gra nie jest na serio, że to jest taka zabawa w złych panów i że on mu będzie dawał kolejne zadania i ten synek musi je wypełniać. I pod pozorem tych zabaw on mu. Daje polecenia, które tego synka chronią. Mm -hmm. W momencie na przykład kiedy jest łapanka do gazu, dzieciaki uciekają, to on mówi synkowi, że to jest taka świetna zabawa wchowanego i wygrywa mm. ten, kto się najlepiej schowa. Ojciec przekonuje małego, że ta gra ma nagrodę i jest nią czołg. W związku z czym mały, wiecie, jako chłopiec, który chciałby się kiedyś przejechać czołgiem, bardzo, bardzo współpracuje. Jedna z ostatnich scen filmu. Która jest dojmująca, mały jest schowany i ojciec jest prowadzony na egzekucję. I wie, że syn go widzi. I ten ojciec, wiedząc, że za chwilę dostanie kulkę w łeb, idzie błazeńskim krokiem defiladowym, żeby tego małego rozśmieszyć. I ten mały przetrwał. Skończyła się wojna, dotrwał do wyzwolenia obozu i chyba jedna z ostatnich scen, to jest jak. Jedzie aliancki czołg i widzimy minę tego chłopca. Film jest absolutnie niezwykły. Dowcip, humor, jako narzędzie, które pozwala nam przetrwać, oswoić bardzo ciężkie, traumatyczne wydarzenia w naszym życiu. Ratuje życie. Tak, no ten temat poruszał już Freud, który mówił, że dowcip jest też narzędziem w oswajaniu traumy, w poruszaniu najbardziej skrytych, niedostępnych dla nas tematów. I przywołałaś we mnie takie wspomnienie, dosyć szokujące dla mnie, kulturowe wspomnienie. Pamiętam, jak kilka lat temu byłam w Izraelu i mój kolega, który ma żonę, właśnie Żydówkę, mieszka w Izraelu, powiedział mi, że bardzo popularne tam są dowcipy o Holokauście, o Auschwitz, czyli, no słuchajcie, no. Nawet bym nie wpadła, naprawdę bym nie wpadła na pomysł dowcipkowania sobie o tych tematach. Jest tak, to tak, Ale właśnie to jest ten przykład oswajania traumy. Tak, ale im, jako no, już dzisiaj potomkom ofiar tych strasznych wydarzeń, no wolno na ten temat może żartować, jest to sposób właśnie na oswojenie opowiedzenia o tych strasznych wydarzeniach. Ale ja miałam taki dysonans poznawczy, w ogóle naprawdę dowcipkowanie na ten temat. Zgadza się. Czyli dowcip pełni właśnie funkcję oswajania z trudnymi doświadczeniami i rozładowania emocjonalnego. Zwróćcie na przykład uwagę na to, jak u nas w naszej kulturze powszechny jest obraz dowcipkującego, wesołego pijaczka. A tak naprawdę o czym to opowiada? Moim zdaniem, o jednym z największych problemów naszego społeczeństwa, czyli o alkoholizmie, którego ofiarą jest przecież tyle rodzin, tak? osób, które są współzależnione, dzieci, które mają syndrom DDA, tak? dorosłych dzieci alkoholików, to jest naprawdę bardzo, bardzo poważny problem naszego społeczeństwa, ale zawsze taki, wiecie, w filmach, Wesoły pijaczek. Tak, nikt. żarty o alkoholikach i zresztą jeszcze o alkoholikach w ramach pewnych określonych zawodów. To właściwie wydaje mi się, że każda grupa zawodowa ma taką właśnie opowieść o pijanym reprezentacie swojego zawodu. Tak? Jak w naszym zawodzie no nasz zawód jest już wybitny pod tym kątem. Reżyserckoaktorskim, tak? Że piło dwóch aktorów i jeden pyta, a to zagrasz? No, zagram ci. A to zagrasz? Też ci zagram flaszka leci dalej, leci dalej, leci dalej, widać dno, potem kolejna, a teraz zagrasz mi Hamleta, na no co kolega mówi, a teraz to ja poreżyseruję. No, ale czy słynna scena chociażby z filmu, jak ja nie lubię poniedziałków, wspaniała scena, naprawdę świetna, śmieszna scena, kiedy kobiela idzie i ma taką laskę, którą włożył w tory, i idzie po prostu, no wiecie, na takim autopilocie, wraca do domu i w końcu się zderza z radiowozem i, i się go policjant pyta: do domu czy na próbę? Każdy się z tego śmieje. No teraz uderzamy oczywiście w dramatyczne tony: a gdzie te dzieci, gdzie ta matka? Ale wiecie, no nikt tak jakby w żartach, no nawet słuchajcie, no ile y, nasza. Na My przykład... nie twierdzimy, że te żarty nie są śmieszne. Tak, bo one ale nasza, są śmieszne. nasza młodzieżowa, chociażby tak. kultura jest na tym zbudowana, jak to było na melanżu, co się komu przydarzyło, ale na przykład nie jest to jakoś napiętnowane, że to jest problem, prawda? A ja myślę, że to jest też takie oswajanie bardzo dramatycznych historii w wielu rodzinach. To spuszcza trochę powietrze, tak? Spuszcza odrobinę napięcia i, i pozwala, że możemy w sumie dalej w tym jakoś funkcjonować. Też zobacz, jeśli chodzi o tę funkcję, którą pełni humor, to popatrzmy też na to z innego punktu widzenia, że, bo mówimy teraz o tym, że śmiejemy się albo śmiejemy się, z czego się śmiejemy i często, że za dużo się śmiejemy, a, a co jeżeli istnieje brak kompletny poczucia humoru? A co jeżeli z czegoś nie wolno się śmiać? I na przykład, co jeżeli nie wolno się na przykład śmiać z całego systemu, zauważ, że żyjemy w Polsce, u nas nie wolno się śmiać z naszych świętości narodowych, u mm -hmm. nas nie wolno się śmiać z wiary. Nie masz takiego, jak poczucie humoru na temat religii. Od razu lądujesz w sądzie jest y, obraza uczuć religijnych i, i posprzątane. I okazuje się, że absolutnie nie ma tu poczucia humoru, nie ma tutaj do jakiegoś dialogu. I w zasadzie według mnie zasada jest taka, że im bardziej jest patologiczny system, tym mniejsze jest przyzwolenie na jakiekolwiek poczucie humoru. To właśnie tak patrząc na to z drugiej strony. To samo dotyczy ludzi, którzy są bardzo zaburzeni, że zauważy, że oni w ogóle nie mają poczucia humoru na swój temat. I nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że ktoś stał się obiektem żartów. Mam nawet wrażenie, że żadnych z tych rodzajów, o których wspominaliśmy, i niby się śmiał, po czym mi się wydawało, że on się, on się mści po sześciu miesiącach na autorze tych żartów. No to chcę powiedzieć tak, w tym momencie nie ma żartów. No wiesz, słynna sytuacja przecież we Francji, że Charlie, czyli żart, który się pojawił w gazecie, tam bodajże był Mahomet z jakimś bombowym nakryciem głowy. Tak, to, i był, nagle... to była gazeta satyryczna, rysunek tak. miał cel satyryczny. I nagle się okazało, że na pracowników tej redakcji zesłał na egzekucję. To jest historia realna, czyli rzeczywiście im bardziej jest jakiś właśnie patologiczny, niezdrowy system czy człowiek, tym konsekwencje z żartów w tym kierunku mogą się dla żartownicia źle skończyć. Mówi o tym na przykład, nie wiem czy pamiętasz żart, to zdaje się chyba pierwsza albo jedna z pierwszych powieści Czeskiego wybitnego pisarza Milana Kundery. Rzecz dzieje się w komunistycznej Czechosłowacji, gdzie właśnie nie ma miejsca na śmiech i rozrywkę, zwłaszcza gdy żart dotyczy Karola Marksa. Oho. No i tam bohater Ludwig, lekarz, pozwala sobie niestety na taki żart z takiego obiektu, świętego obiektu. Chcąc poderwać pewną dziewczynę, wysyła jej pocztówkę z żartem, właśnie dotyczącym rzeczywistości wokół, która, umówmy się, była to rzeczywi rzeczywistość komunistyczna, a zatem pełna absurdów. Było z czego się śmiać, chyba że też było dużo powodów, żeby płakać. Tylko, że właśnie ta pocztówka wpada w niepowołane ręce i zaczynają sypać się konsekwencje. Ludwik najpierw traci pracę, później sypią się na niego właśnie kolejne reperkusje, konsekwencje zostaje społecznie i politycznie zdegradowany i wystawiony poza nawias. I to wszystko z powodu jednego żartu. No, ze świętości się nie żartuje. No właśnie, także obawiałabym się świętości, w której nie ma miejsca na śmiech ani na uśmiech. Żart jeszcze ma taką funkcję, że skraca dystans. Ale co, kiedy my nie chcemy skrócenia tego dystansu? Jeżeli to jest tylko jednostronne, to widzę w tym pewien problem. I tu chciałabym opowiedzieć o moim sąsiedzie, wiecznie nawalonym byłym sportowcu, który ma taki sport, że opowiada sprośne żarty, anegdotki. I ja, kiedy się wprowadziłam do tego bloku, no zaczepił mnie jeden, drugi raz, no mówię, no dobra, okej, okay, ale później, już na przykład wracałam do domu, patrzę trzyma mi drzwi. I czyha, i miałam takie wrażenie, że poluje na swoje ofiary, żeby móc błysnąć przed kimś po prostu swoim dowcipem o lekkim zabarwieniu seksualnym. No, i ja zaczęłam go unikać. No, bo wiecie, to były albo jakieś takie właśnie sprośne żarciki, albo jakieś takie anegdotki, o, pani zawsze taka piękna, wraca tutaj do domu, no nie będę już cytować. A godzina 22 wracasz z półby czas ugotować mrożone pierogi. Wiesz, gorzej, kiedy to była na przykład godzina 12, i wracasz szybko do domu, a pan już jest w imprezowym nastroju, bo tu pojawia się kolejny temat. Kiedy ktoś nas atakuje z prośnym żartem, przekracza nasze granice, co wtedy robić? Jest wiele technik, jedną z nich jest na przykład zapytanie, ale czy pan właśnie opowiada dowcip o moich piersiach, o moich biodrach i to naprawdę słuchajcie, super działa. Ale ja pomyślałam, że jak nim... wtedy rzeczywiście ta druga osoba najczęściej gra w grę, że właściwie to nie ona. Albo to nie było o tym. Ale ja postanowiłam zagrać najpierw grałam w grę Unikanie. Kiedy go widziałam przy drzwiach, to mi się nagle przypominało, że jednak muszę jeszcze się cofnąć i kupić coś w chleb czy coś w sklepie. Ale później weszłam w inną grę i postanowiłam, że będę grała idiotkę, która kompletnie słuchajcie, nie ma poczucia humoru i nie kuma jego żartów. Więc jak to wyglądało? On czyhał na swoją ofiarę. Przytrzymywał jej na przykład drzwi wejściowe, a później razem się wsiadało do windy, i wtedy zaczynało się właśnie to piekło do wcipkowania, bo nie było gdzie uciec. Więc ja wtedy postanowiłam, że sprawdzę moją drugą taktykę. Mi się do wcipnisio, tak, taki jest tytuł dzisiejszego dokładniej. podcastu. Dokładnie Mi się do wcipnisio, ja na dwóch metrach kwadratowych. Więc wtedy... Winda zapierdala, tak. a ty czekasz, aż y, będzie twoje piętro. Czas, y, czas po prostu ciągnie się nieubłaganie, więc postanowiłam, że zagram w inną grę pod tytułem Nie kumam nic, bo jestem taka głupiutka. Bałam się, że Słuchajcie. będziesz udawała jakiś atak egzotycznej choroby, ale nie. Nie, nie. I on mi na przykład opowiadał dowcip. No, ale jak tam, ha, 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 pani wraca do domu, o, to dzisiaj będzie jakiś fajny wieczór? Cisza. Poker face. No wie pani, no bo będzie fajny wieczór, bo widzę, że pani wiezie tutaj winko. No to chyba będzie wieczór. Poker face z mojej strony. No bo pani ma to winko, no bo ten. Słuchajcie, jedna, druga akcja. Nie wiem, co facet sobie pomyślał, czy jestem przygłupia, czy jaka, ale skapitulował. No bo mi się którego po prostu super żarty nie mają żadnej reakcji jest bezbronny. Dokładnie, bo właśnie nie został skrócony ten dystans. Bo zastanawiam się, jak według naszego misia dowcipnisia wygląda idealne rozwinięcie tej sytuacji. Czyli wyobrażam sobie tak, Misia dowcipnisio czeka na swoją ofiarę, trzymaje drzwi wejściowe, później razem utkniemy w tej przyciasnej windzie. I jak to dalej się rozgrzewa? No bo pani ma winko, no to chyba dzisiaj będzie ta to taki, a co pan mówi, co pan mówi? No bo pani ma taką spódniczkę, a takie pani taka piwa, ha, 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 proszę pana. I na końcu, słuchajcie, nie to jest, że chichramy całą drogę, to chyba jeszcze przy wyjściu, misiowi dowcipnisiowi, dziękuję za wspólną podróż i wszyscy się rozchodzimy, jesteśmy szczęśliwi. Albo zapraszasz misia się do domu, bo przecież tak świetnie się gadało. Bo misio dowcipnisio to taki swój chłop, on zawsze nas tak rozbawi. Po prostu on wnosi do mojego życia kolor. I słońce. Mm. A przecież, jak wiadomo, śmiech to zdrowie. W każdym razie, odpuścił? Tak. Odpuścił, o, bo, bo wydarzyło bo, się to za tą bo, cenę, bo, że uznał, że jesteś dumna, jesteś zagłupia, żeby docenić jego dowcipkowanie i to była ta cena, którą należało zapłacić, aby misio znalazł inną ofiarę. Ale myślę, że jest jeszcze taka sytuacja, że można zareagować ostro, nazywając sprawy wprost, właśnie tak jak na początku powiedziałyśmy, ale co pan żartuje na mój temat, można nawet zaatakować takiego misia wcipnisia. i co wtedy myśli sobie dowci misio dowcipnisio? No z dziewczynami dzisiaj już nie można pożartować, one wszystkie jakieś takie drętwe. Pożartować już nie można? Kiedyś babka, która robiła szkolenia w firmach właśnie a propos tak naprawdę a propos molestowania, które zaczyna się często od głupich żartów, mówi, że była przed salą pełną kierowników działu i wszyscy przewracali oczami, właśnie dowcipkowali, śmiali się i tak dalej. No, pozwolili jej mówić tak mniej więcej przez pół godziny, no bo miła w sumie i ładna, ale w pewnym momencie jeden z prezesów miał dosyć i powiedział: No, ale jak to, to nawet ja już nie mogę starzystki na kolankach posadzić? No matko. No, mi się dowcipnisio. Nawet koledzy umilkli. Czy mi się przesadzorował? Wracając z naszego blokowego mi się to pamiętam, że kiedyś szłam z moim facetem i mi się dowcipnisio. Dorwał nas w parze i zaczął opowiadać, że no, no Powiedzcie, no wy wracacie do domu, no to teraz to będzie, no bo wiecie, jak to jest. No i to były początki naszej Chciałby znajomości. Chciałbym się wkręcić na trzeciego. Mam nadzieję, że nie o to chodziło. I mi się dowcip, się był wtedy dla nas, no, my go jeszcze nie znaliśmy, więc tak wysłuchaliśmy, poszliśmy dalej. I właśnie mój facet tak skomentował, że co to za bania włącza się facetom po pięćdziesiątce. Że muszą wszystkich atakować i zabawiać swoimi kwaśnymi żartami o zabawieniu seksualnym. No właśnie, bo te żarty często mają zabawienie seksualne. I tu troszeczkę uchwycę się tego wątku, ale przerzucę nas wehikułem czasu w nieco odległą przestrzeń, ponieważ przerzucę nas, uważaj, do średniowiecza. O. Zapinaj pasy, jedziemy. I chodzi mi o takie zjawisko jak kagnawał średniowieczny. O! Na czym to to zjawisko polegało? Bo wiecie, my obecnie nawet nie mamy kagnawału i nie tylko dlatego, że skończyły się wystawne bale, tylko ogólnie nasz rok nie jest tak radykalnie podzielony na tą część, w której się weselimy i tą, w której, nie wiem, odmawiamy sobie jedzenia, potraw i, i pościmy jakoś, jakoś szczególnie. To nawet dotyczy osób religijnych. I... I o tym zjawisku, jakim jest średniowieczny karnawał, mówił jeden z moich ulubionych badaczy, Bartin, i w, właśnie analizował zjawisko karnawału w opozycji do zjawiska postu. I teraz tak. W średniowieczu, w tym czasie działy się naprawdę, słuchaj, dzikie harce i właśnie o zabarwieniu najczęściej seksualnym. Wszyscy byli jak psy spuszczone z łańcucha, mogli się wybzykać do woli, mogli w maskach yy, oddać się naprawdę najdzikszym i upojnym chwilom. Mogli się nażreć w sposób niemożliwy, ale także, że żygali i mogli robić sobie nawet jaja z obrzędów kościelnych. Jakieś hmm. takie fejkowe ceremonie. No słuchajcie, no rzeczy po prostu absolutnie niebywałe. I wino w ogóle lało się strumieniami i było doskonale. A potem przychodził post, i potem się zakręcało korek, brało się za mogdę. Jaki był cel tego? Że, jeżeli ludziom trochę poluzować, to potem lepiej zniosą moment postu. Mhm. I ucinasz ryzyko buntu, ucinasz to, że ten system nie wydoli. No, bo jednak popuszczasz trochę ten kranik, a nawet tutaj, jak się okazuje, całkiem znacznie. A potem go znowu zakręcasz, i dzięki temu kolejne set lat sprawujesz władzę. Mhm. I tu nawracam do pytania Twojego faceta. Jaki cel miały żarty gościa po pięćdziesiątce? No właśnie poluzowanie. Bo bardzo często to są faceci, którzy też są w jakiś okowach, w jakichś swoich zobowiązań. Nie wiem, jak akurat z tu wspomnianym mi się dowcipci się, ale bardzo często zauważ, że to są faceci, którzy są w takich trybach. Dom, praca, żona, które się najczęściej boją, dzieci, którym służą, dom, który remontują pieniądze, które noszą, żona tym rozporządza. A też właśnie często jest tak, że są to faceci, którzy są bardzo pod pantoflem, jak to się kiedyś mówiło w staromodnej Polsce i oni właśnie, jak żona nie patrzy, to oni są pierwsi do żartów, ale oni są bardzo pierwsi do tych żartów pod warunkiem, że no właśnie, że ktoś im się nie odwinie również w żartach. No, dokładnie, albo wiecie panowie, uważajcie, bo będzie zawsze w ripoście stereotypowy żart, że najwięcej na ten temat żartują potęci. No, do... <laughs> dokładnie. dokładnie. Nie dokładnie zmuszajcie nas do wyciągania takich wniosków. No właśnie, my też jesteśmy w sumie miłe dziewczyny i chcemy, żeby było fajnie, ale tak w imieniu chyba wszystkich dziewczyn powiemy. Wreszcie coś, co już się pojawia jako taki leitmotiv dzisiejszego spotkania. Dobry żart to taki, który śmieszy obie strony. Tak jest. Na koniec chciałabym poruszyć temat jak żart i poczucie humoru się starzeje. Czy myślisz, że sztuka pierdzenia już dzisiaj nie zrobiłaby takiej kariery na salonach? Myślę, że sztuka pierdzenia by tutaj może jeszcze coś zamieszała, ale myślę, że w ogóle żart szowinistyczny bardzo wpisany w naszą kulturę, w dzisiejszych czasach no, takiej emancypacji kobiet, częściej myślę, że nuje niż bawi. Ale chciałabym przytoczyć właśnie przykład z popkultury, postać Wodzianki, która do 2021 roku gościła w programie Kuby Wojewódzkiego. No, Kuba Wojewódzki, który przecież prezentuje się jako osoba wykształcona, zabiera głos w kwestiach kobiet, no jest osobą na pewno opiniotwórczą, a jednocześnie przez wiele, wiele lat znakiem rozpoznawczym jego programu była postać Wodzianki, czyli bardzo atrakcyjnej, a jednocześnie bardzo roznegliżowanej pani, która przynosi wodę prowadzącemu i jego gościom. I... Co jest dla mnie z perspektywy czasu żenujące, to jest chyba najbardziej stereotypowa konfiguracja, czyli pan po pięćdziesiątce, który musi mieć u swego boku niemą, młodą dupę i sypać żenującymi żartami. Na które zauważ, że ona nigdy nie miała możliwości odpowiedzieć. No, bo coś tam się głupio przychichrać. Tak, dokładnie. I, w, i, i to było wszystko, co było oczekiwane, bo nikt nie oczekiwał wielkiej pointy od odwodzianki. I choć wiele goszczących w tym programie kobiet krytykowało ten szowinistyczny teatrzyk, między innymi Dorota Welman czy Kasia Smutniak, no to właśnie dopiero w 2021 roku stacja zdecydowała się z tego zrezygnować. I chciałam tu przytoczyć jedną ze scen, których były tam dziesiątki w wielu programach. No to tak, przede wszystkim zanim wodzianka wyszła słynnym, długim, podświetlonym korytarzem, no to prowadzący kuba wojewódzki musiał rzucić kilka żartów i zapowiedzieć swoją zdobycz, która zaraz nam się wszystkim pojawi. Tak, trofeum. No bo to, umówmy się, nie każdemu wodę nosi taka fajna laska. A on był człowiekiem sukcesu jednak. Oczywiście, a, a trzeba przyznać, że te panie też wszystkie były bardzo atrakcyjne i podkreślam po raz drugi, bardzo kuso ubrane, z wyeksponowanymi biustami, pośladkami. I właśnie w jednym z programów Kuba Wojewódzki zapowiedział, że oto właśnie zaraz wejdzie wodzianka, na co jeden z jego gości, czyli Eryk Lubos, pyta, zwracając się do wodzianki, Angela, a gdzie prezent? Na co Wojewódzki oburzony odpowiada, jaki prezent? No Lubos mówi, no prezent. A Wojewódzki, no jakby odkrył Amerykę, przecież Angela jest prezentem. No bo to jest prezent. Znaczy jesteś facetem, któremu zajebista laska wodę nosi. A gdybyś nie był człowiekiem sukcesu, to byś sam zapierdalał do kuchni, szurając kopciami i siorpał po drodze herbatę. I w tym programie gościła też Kasia Smutnia, która... Siedziała taka mocno zażenowana i pyta Kuby Wojewódzkiego, ale Kuba to tak na poważnie? No bo wiesz, i wyjaśniła mu, że pewna era się już skończyła i że jesteś po prostu. Znaczy, to już nie są słowa oczywiście Kasi Smutnie, to jest moja interpretacja, że wiecie panowie, czasem można przeoczyć taki moment. Że nagle się okazuje, że to ty jesteś tym najebanym wujem Stachem, który siedzi przy stole i opowiada żenujące żarto o tym, czy nosisz już staniczek. Bo nam się czasem wydaje, że takie zmiany kulturowe, wielkie końce pewnych karier niosą za sobą to, że będzie wielki wybuch. A ja myślę, że czasami jest takie, <laughs> <siploadly> takie po prostu: serio? Jesteś najbardziej, młodzież by dzisiaj powiedziała. Kręczowym gościem w telewizji. Przeoczyłeś ten moment. Przeoczyłeś ten moment, bo że nauczyłeś się, że to działa, że to śmieszy, ale minęło 10-20 lat. żarty potrafią być wytakte jak podeszwy buta. I myślę, że może gdzieś jakiś program, wiesz, komediowy w sanatorium nadmorskim mógłby to jeszcze udźwignąć, ale myślę, że już. Nie program, który ma ambicje bycia przede wszystkim opiniotwórczym, bo to jest dla mnie niesamowite, że jednocześnie zabierasz głos w kobiecych sprawach i czujesz, że jesteś osobą no, opiniotwórczą. No, ja mam tu bardzo mocny dyzonans na ten temat. Zgadzam się z tym absolutnie. Także słuchajcie, no, śmiech jest rzeczą fajną i może pełnić również fantastyczne funkcje. Czasami właściwie. Wiesz, jak myślę o różnych trudnych sytuacjach w moim życiu, i przypuszczam, że wiele osób może o tym samym powiedzieć, to gdyby nie śmiech, a czasami taki śmiech, wiesz, do łez, taki naprawdę niesamowicie uwalniający, to może by nas nawet nie było. Także piękna sprawa, śmiejmy się, pamiętając, że badania potwierdzają, że śmiech to zdrowie i korzysta na tym nasz układ nerwowy, oddechowy i odpornościowy. Zresztą podobno minuta śmiechu. Nie wiem, czy słyszałaś, wydłuża nam życie o 10 minut. No, wspaniale. Więc jestem za tym, żeby ten śmiech był jakby fajny, a nie był agresywny albo seksistowski. No bo wtedy planeta Ziemia kolejnych 10 minut będzie musiała to znosić. Bawmy się i śmiejmy się jak najwięcej, tylko dbajmy o to, żeby. Obie strony się wtedy dobrze bawiły. Wiesz, że nawet według badań szwajcarskich fizjologów, dzieci, które chodzą smutne, wolniej rosną? Naprawdę. Śmiejmy się. Z tym, że właśnie. Niech dobrze bawią się obie strony. I tylko wtedy jest fajnie. Bziaki, pa papa. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli zaciekawił Cię ten odcinek, to ostrzegamy, że będzie tego więcej. Dlatego zachęcamy Cię do subskrypcji naszego podcastu na Spotify i YouTube, a także do udostępniania naszych nagrań. Dziękujemy, że z nami jesteś.